Informacja z działań Zarządu Rady 99 między sesjami. Co ja Państwu mogę powiedzieć? Nie chcę zanudzać, powiem tak, że jest to okres bardzo wytężony, bo po zmianach reorganizacyjnym w ZIKIT-ie, objęciu funkcji dyrektora naczelnego pełniącego obowiązki pana dyrektora Marcinko, no ruszyły się nareszcie te wszystkie przetargi i rzeczywiście nie ma dnia o informacji o rozpoczęciu zadań, o zakończeniu zadań. Ja jestem na bieżąco, prawie codziennie jestem w ZIKIT-ie. Pragnę Państwa poinformować, że mieliśmy taką sytuację z ulicą Kołodziejską, gdzie okazało się, że nawet nie zostałem powiadomiony w odpowiednim czasie o rozpoczęciu nakładki asfaltowej od ulicy Siostry Faustyny do... Akurat się tak złożyło, że nasz inspektor poszedł na urlop tacierzyński i nie zdążył mnie poinformować. Na szczęście pan radny Batko dał mi sygnał, że coś się tam dzieje. No i sprawdziłem dojazd do budowy przy ulicy Kołodziejskiej i okazało się, że dojazd do budowy został uzgodniony właśnie od ulicy Faustyny przez nowo zrobioną nakładkę asfaltową, na co złożyłem stosowne pismo, od razu zaprotestowałem, żadnej kontynuacji tego typu uzgodnienia dojazdu i tą sprawę będziemy kontynuować dalej, mianowicie w czwartek będziemy na spotkaniu u dyrektora Marcinko. Ja już zgłosiłem to na spotkaniu konwentu. Dostałem przeprosiny, będę wnioskował, żeby wszystkie uzgodnienia leżące na terenie naszej dzielnicy, które w jakikolwiek stykają się z projektowanymi zadaniami na dany rok, żeby były konsultowane z dzielnicą na zasadzie przynajmniej 48 godzin. Jeżeli nie wyrazimy swojej zgody, to nie zabierzemy głosu, to będzie to traktowane jako milczący akcent, bo nie możemy się narazić gdzieś przy okazji na taką sytuację, żeby nowo położona nakładka asfaltowa, która jeszcze nie zdążyła dobrze wystygnąć, była rozjeżdżana przez ciężarówki budowy. To tak a propos, jestem w stałym kontakcie z ZIKIT-em, mamy informacje bieżące o poszczególnych zadaniach, które te sprzed tygodnia informacje zostały zamieszczone w gazetce, a już są następne realizacje. Ten okres czasu będzie bardzo owocny, wszelkiego rodzaju, jak sądzę, odbiory. I tyle mogę powiedzieć. Proszę bardzo. Ja pragnę to uzupełnić. Po pierwsze, zarząd w tym czasie odbył co najmniej 6 posiedzeń. Zostały przygotowane praktycznie te wszystkie uchwały. Zarząd na bieżąco monitoruje zadania z 2013 roku. Usiłuję wyegzekwować od bardzo w tej chwili, znaczy dopiero ruszającego organizacyjnie ZIKIT-u stan tych zadań. Struktura w tej chwili jest taka, że wymaga to zdwojonego wysiłku, żeby uzyskać informacje o stanie danego zadania. Pragnę tak tylko przypomnieć, że tych zadań nie są 2-3, tylko tak jak zostało zamieszczone, chociażby tak to, co ewentualnie jest może nie tylko najważniejsze, ale to, na co mieszkańcy zwracają uwagę, to jest to minimum 20 pozycji. I te 20 pozycji zostało, stan tych realizacji został przygotowany i uzyskany no, w mniejszym lub większym wysiłku od ZIKIT. Pragnę zwrócić
tej chwili uwagę też na to, że w tej chwili jest zadanie, które praktycznie zarząd poświęca na to zdecydowaną ilość czasu z uwagi na to, że inwestycja w ulicy Zdunów, pomimo zapewnień co najmniej od miesiąca, że praktycznie nic nie stanie na przeszkodzie, zostanie zrealizowana. Inwestycja, która ma partnerów MPWiK, dwóch deweloperów, zakład gazowniczy i nas jako Radę Dzielnicy ze środkami. Ta inwestycja gmina miała mieć już porozumienie na temat finansowania, co jest warunkiem do wyłonienia wykonawcy rozpoczęcia tego zadania, które powinno ruszyć w sierpniu. To porozumienie powinno być podpisane już w czerwcu. Są stosowne dokumenty na to i ustalenia. Do dnia dzisiejszego to porozumienie nie jest podpisane. Zarząd praktycznie codziennie, co dwa dni rozmawia i interweniuje zarówno muzyki, jak i w MPWiK, chcąc doprowadzić do sytuacji, w której zadeklarowane przez nas środki w wysokości 92 tysięcy, które wchodzą do tych 600 tysięcy, które są wymagane do rozpoczęcia tego przetargu związanego już z wykończeniem, a nie z realizacją tego wodkanu, żeby to weszło, zostało zrealizowane w tym roku. Mamy ograniczone możliwości interwencji z tej prostej przyczyny, że my możemy być przy rozmowach, natomiast te rozmowy prowadzi Zyki. Mamy świadomość, że nie wykorzystuje swoich możliwości i w tej chwili jest taki impas. Liczymy na to, że tak po konwencie, gdzie chcieliśmy zgłosić jeśli była dotyczących pracy z EKIT-u, ale nie było za bardzo atmosfery i stąd poprosiliśmy o spotkanie z dyrektorem, gdzie chcemy te uwagi przekazać. Poruszymy też tą sprawę, bo jest to żywotny temat, który praktycznie po prostu no nie może być tak, żeby po prostu nawaranki czy ewentualnie niedokonania sprawiły to, że ta inwestycja po prostu nie ruszy i z dumą nie zostanie zrobione w tym roku. Wszystkie, że tak powiem, elementy za wyjątkiem dogrania przez stosowne osoby zostały wykonane, i w tej chwili na dobrą sprawę no, budzi nasze zdziwienie, że nie ma tego porozumienia. To jest raz. Druga rzecz, na którą pragnę zwrócić uwagę, może nie się skali, ale po 3 latach, no, blisko 2,5 roku takiego pukania do ZIKIT-u, udaje się nawet dopiero w tym tygodniu doprowadzić do tego, że zadanie pod nazwą u nas budowa przystanku na żądanie w kierunku Bortu Fajerskiego ulicy Zakopiańskiej 33 przy budynku ZUS może rozpocząć, może być procedowana, jest zapowiedziane spotkanie na ten temat. Dziękuję tym. Ponieważ nie wpłynęło żadne pisemne zastrzeżenie do protokołu, uważam, że protokół z 50. sesji Rady uważam za przyjęty. Przystępujemy do...